Polska reprezentacja przegrała ze 171 w rankingu Mołdawią. Po tamtym meczu to jest już odpowiedni moment, żeby zapalić symboliczny, bo symboliczny, ale znicz dla polskiej piłki reprezentacyjnej. Zapewne mnóstwo już opinii na ten temat czytaliście, słuchaliście i pewnie sami też swoją napisaliście, ale to, co się tam wydarzyło, jest nie do wytłumaczenia. Nie jestem w stanie w to uwierzyć. Dlatego dzisiaj robimy rzecz szaloną i teoretycznie niemożliwą, bo postanowiłem naprawić reprezentację Polski. Oczywiście w rzeczywistości pod żadnym pozorem bym trenera Fernando Santusza nie zwalniał. To naprawdę nie jest jego wina. Ale w grze FIFA 23 niestety do dyspozycji Fernando Santosza nie mamy, dlatego naszym selekcjonerem, który będzie naprawiał reprezentację Polski, zostanie Marek Papszun. PZPN zaoferował nam kontrakt na 12 miesięcy z możliwością o przedłużenie o kolejne 12 miesięcy pod warunkiem, że zakwalifikujemy się, nawet nie zakwalifikujemy się, tylko że awansujemy do 1/8 mistrzostw świata, do ćwierćfinału Euro, więc jest kapitalnie. Zapomnieli chyba tylko o jednym drobnym szczególe, że najpierw na to Euro to trzeba się dostać. Ściągam okulary. Ale nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaakceptowanie tej oferty i Marek Papszun w naszej przebudowie został powitany na pokładzie. Już na samym starcie, moi drodzy, muszę was poprosić tutaj o zostawienie kciuka w górę, jeżeli ta koncepcja się wam podoba, no bo co jak co, ale po tym ostatnim meczu z Mołdawią taka delikatna naprawa naszej reprezentacji, no chyba by się przydała. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jesteśmy zatem już na pokładzie reprezentacji Polski. Nie zwracajcie uwagi kompletnie na ten Olympique Marsylia. On tam był tylko po to, żeby po prostu jak najszybciej otrzymać ofertę od reprezentacji biało-czerwonej. Nasze zadanie jest bardzo proste. No, w sumie teoretycznie każdy selekcjoner mógłby powiedzieć, że przechodząc do reprezentacji Polski ma się bardzo proste zadanie. Za pośrednictwem powołań do kadry musimy wyłuskać tutaj faktycznie najlepszą możliwą jedenastkę. Wyszukiwać też musimy jakichś diamentów, nieoczywistych zawodników. Ja z chęcią będę zaglądał w jakieś statystyki i spróbujemy wyłapać, kto wie, może najlepszego strzelca polskiego w ekstraklasie albo i nawet w pierwszej lidze. Na obecną chwilę to musimy uczciwie spojrzeć na naszą kadrę i zastanowić się, jakim stylem chcemy grać, kogo chcemy do tej reprezentacji powołać. Czy to ma być to legendarne 4-4-2, czy jednak trójka obrońców z tyłu z wahadłowymi? Trzeba się zastanowić, kogo byśmy w tej ekipie widzieli. Z takich powołań, których niektórym na pewno zabrakło, dowołujemy Dawida Kownackiego. Dodatkowo zdecydowałem się wykorzystać najlepszego piłkarza minionego sezonu Ekstraklasy, czyli Kamila Grosickiego, na tu i teraz. Jeżeli widzicie jeszcze jakieś... Nie. Bartek Slisz też otrzyma powołanie. Nie zamykamy się na Ekstraklasę. Największy problem to ja mam paradoksalnie z obroną. No co za zaskoczenie, bo nominalnego lewego obrońcy to faktycznie w tej kadrze brak od czasu Kuby Wawrzyniaka. Może niezbyt odkrywczo, ale na obecną chwilę zdecydujemy się na ustawienie, jakie widzicie na załączonym obrazku. Nasi wahadłowi mają spełniać funkcje zarówno oczywiście graczy ofensywnych, jak i też defensywnych, ale w sytuacji, w której nasza reprezentacja nie będzie sobie najlepiej radzić, będziemy mogli zmienić kompletnie konstrukt tego. Zalewskiego przesunąć nieco wyżej, żeby mógł ścinać do środka, wykorzystać tą swoją taktykę i umiejętności techniczne. Natomiast Matikasz wtedy zostanie przesunięty jako typowy, bo prawy obrońca, a Kuba Kiwior, widać było, że na lewej stronie i w rozegraniu też czuje się naprawdę, naprawdę dobrze. Marzec 2023 roku, zatem zapraszam na taką małą podróż w czasie i znajdujemy się w meczach eliminacyjnych do Euro 2024. I nasza grupa eliminacyjna jest trudna, naprawdę trudna. Ba, powiedziałbym, że trudniejsza niż ta, którą mamy w rzeczywistości, ale tego już nie komentujmy. Mistrzowie świata, czyli Hiszpania, zawsze groźni Węgrzy, no i na dokładkę Litwa i Armenia, ale co jest zaskakujące, to to, że Polska po 5 spotkaniach prowadzi w grupie, mając 12 punktów. Naprawdę musimy mocno się postarać, żeby tego nie zepsuć. Niezwykle trudne zadanie, jakie stoi przed nami, to próba skonstruowania tej reprezentacji już powoli, powoli bez Roberta Lewandowskiego, bo 34-latka prędzej czy później w tej kadrze zabraknie. Mam nadzieję, że jak najpóźniej. UEFA Euro Qualifiers. Dokładnie tak, moi mili. Pierwszy mecz to starcie z Litwą. Litwą, która ma zaledwie 6 punktów na swoim koncie. Widzimy, że cały czas liderujemy. No będziemy się bić z Hiszpanią, na to by chodzi o pierwsze miejsce. No dobrze, nie lekceważmy Łotyszy, ale mimo wszystko
Gramy u siebie, na Narodowym zapewne, więc chciałbym, żeby ten zespół pokazał się... Tak jest, PGE Narodowy, proszę, nawet jest ładnie, elegancko wgrana nazwa w tym patchu, więc super sprawa. Raz jeszcze przypominam, film z wgraniem całego Polish Expansion Pack i tak dalej znajdziecie na moim kanale, jeżeli chcecie mieć to, co widzicie. Bardzo chciałbym przetestować ten zespół w takim, powiedzmy, no, wyjściowym, podręcznikowym garniturze. Zobaczmy, jak biało-czerwoni poradzą sobie z Litwą 1-1. To jest naprawdę ogromne rozczarowanie. Robert Lewandowski trafił do bramki w 15 minucie, ale 2 minuty później odpowiedział Novi Kovas. No i dalej byliśmy głową w mur. Na boisku pojawił się Kownacki, Kamiński, Frankowski i Moder. To też dosyć dziwne pozycje. Niektórzy zawodnicy ustawieni na kompletnie nieadekwatnych do siebie. No dobrze, brakowało nam remisu, więc już ten remis w bilansie mamy. Hiszpania nie zgubiła punktów, więc tak, z La Furia Roja będziemy grać o pierwsze miejsce w grupie i też gramy u siebie, więc kto wie, może pierwszy mecz graliśmy na Stadionie Śląskim, a teraz dopiero zagramy na Stadionie Narodowym. No dobrze. Czas wyciągnąć trochę wniosków. Po co ja w ogóle snułem jakieś domysły ze stadionami, jak przecież było napisane, że gramy na PGE Narodowym i dokładnie tak samo jest teraz, moi drodzy. Chciałbym wam przybliżyć wyjściową jedenastkę reprezentacji Polski na to spotkanie. Wojciech Szczęsny, dalej Mati Kasz, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior i Bereszyński. Środek pola, Damian Szymański, Piotr Zieliński i wielki powrót Kuby Modera. Natomiast z przodu w ofensywie będzie osamotniony Robert Lewandowski, ale nie do końca osamotniony, bo wspierać go będzie niezwykle dynamiczny, szybki i perspektywiczny Kuba Kamiński. Natomiast po stronie reprezentacji Hiszpanii Unai Simon, Carvajal, Aritz, Pau Torres, Grimaldo, Rodrigo, Pedri, Parejo, Canales, Gerard Moreno, przepraszam, i Mikel Oyarzabal. Na razie to biało-czerwoni zaskakująco ruszyli do ofensywy, ale niestety do głosu zaczynają dochodzić sąsiedzi z Półwyspu Iberyjskiego. Jacy sąsiedzi? Po prostu przyjezdni z Półwyspu Iberyjskiego. Zagranie piłki w pole karne. Dobra interwencja Wojciecha Szczęsnego. Po raz kolejny Hiszpanie w naszym polu karnym próbują asekurować dwójką nasi obrońcy i dobrze. Udało się Dawidowiczowi ostatnio tę piłkę ostatecznie wyłuskać spod nóg rywala. Oyarzabal przegrał pojedynek 1-1 z Matim Kaszem. Zagranie piłki na przedpole. Dobrze, przytomnie cofnął się Piotr Zieliński do defensywy i teraz mamy okazję ruszyć z kontratakiem. Z tym, co mamy w DNA naszej polskiej piłki. Strzał Kuby Kamińskiego broni Unai Simon. 42 minuty tego meczu za nami i na razie polska reprezentacja. Z kontry, bo z kontry, ale realnie zagraża Robert Lewandowski w 45 minucie. I cały Stadion Narodowy huczy, bo Polska do szatni pakuje bramkę mistrzom świata. Hiszpania w szoku, bo w meczu o punkty z Polakami nie tak to miało wyglądać, a nasz plan na razie wypalił perfekcyjnie. Mamy bardzo zagęszczony środek pola i gdy Robert Lewandowski chce dostać piłkę, to ma kto ją mu dograć, mimo tego, że blok defensywny jest zwarty. Nie chciałem jakoś specjalnie ruszać tej piątki z tyłu, ale niestety, moi drodzy, rozkojarzyliśmy się bardzo na początku tej pierwszej połowy. Na całe szczęście kapitalna dyspozycja Wojciecha Szczęsnego nas po raz kolejny ratuje. Kuba Kamiński, dla niego to jest okazja do indywidualnego rajdu. Ten jednak piłkę zostawił. Podłączany jest Mati Kasz. Mati Kasz w polu karnym. Mati Kasz, po co on oddawał to Moderowi? Mogłeś to kończyć, Mati. O Jezus Maria, dobrze, tu był spalony. Okej. Chyba można ewentualnie pomyśleć nad wprowadzeniem jakichś zmian. Kondycyjnie zaczyna to wyglądać już słabo. Chciałbym wesprzeć nieco blok defensywny, bo mam wrażenie, że będziemy tego wyniku bronić. To jest kapitalny rezultat, który daje nam pewne pierwsze miejsce na obecną chwilę w tej grupie eliminacji. 67 minuta na zegarze. Hiszpania rusza teraz z kolejnym kontratakiem, który tym razem kapitalnie rozbija Kuba Kiwior. 77 minuta. Gerard Moreno jest w polu karnym. Dogranie i jest... Nie ma bramki, był spalony! Był spalony, mamy teraz ogrom szczęścia. Na boisku pojawia się Frankowski, Slisz oraz Kownacki teraz. No nie z opaską kapitańską oczywiście, ale ma też wspierać w tych pojedynkach fizycznych Roberta Lewandowskiego, ale Gerard Moreno zbyt dużo wolnej przestrzeni ma. Rzut karny sprowokował Paweł Dawidowicz. I teraz Wojciech Szczęsny kontra Dani Parejo. Remis też byłby ok, ale czy Wojtek Szczęsny niestety nie wybronił Dani Parejo? 1-1 w 84 minucie. Kolejne zmiany, na boisku pojawił się Sebastian Szymański oraz Nikola Zalewski. Ci zawodnicy mają też wpłynąć trochę na ten dynamik. Na tą dynamikę Lewandowski! Lewandowski, Robert! Jak ja bym chciał, żeby tak to wyglądało,
90. minuta. Robert chyba wyczekuje tych ostatnich sekund regulaminowego czasu gry. Zapakował piłkę do siatki w 45., a teraz w 90. Wygrywamy z Hiszpanią 2-1 na Narodowym. Niepojęte, a jednak po 7 meczach w kwalifikacjach do Euro 2024 Polska pewnie lideruje w grupie, mając 16 punktów na swoim koncie. My już mamy w rzeczywistości w tym momencie po zaledwie 3 spotkaniach gorszy bilans, ale nie wnikajmy w to. Druga Hiszpania, trzecia Litwa, czwarta Armenia, a największym zaskoczeniem to Węgry. Zdecydowanie. Przed nami wrześniowe mecze, moi drodzy, a raczej jeden. Jeden mecz, który tak czy siak już nic nie zmieni, bo my mamy pewne miejsce w grupie. Ja w takim wypadku, za namową Cezarego Kuleszy, postanowię ten mecz poświęcić, w cudzysłowie, na dość wyjątkowy moment. Pożegnanie z reprezentacją Kamila Glika oraz Michała Pazdana. No i trzeba przyznać, że panowie pożegnali się w pięknym stylu. Rozegrali pełne 90 minut. A co więcej, my ten mecz wygraliśmy. Świderski i Kownacki z bramkami, więc naprawdę, naprawdę kapitalna robota. Panowie, dziękujemy. Podsumowując, w eliminacjach przegraliśmy tylko jeden mecz na rozpoczęcie tychże eliminacji. Rok temu, we wrześniu, przegraliśmy z Litwą 1-2. Ale im dalej w las, tym lepiej. I ostatecznie kończymy tę grupę, mając 19 punktów na koncie. Z 6 zwycięstwami i zaledwie 1 remisem. No to plan minimum, czy tam maksimum, zrealizowany. Awansowaliśmy na Euro 2024 w Niemczech. To teraz jeszcze tylko wygrywamy turniej i do domu. Nasz kontrakt z PZPN-em dobiegł ku końcowi, ale jak widzimy, chcą z nami umowę przedłużyć i jak najbardziej my tą umowę też przedłużamy o kolejny rok. Poprowadźmy naszą reprezentację do sukcesu. A tym samym naszym pierwszym niezwykle, niezwykle ważnym zadaniem będzie wyselekcjonowanie kadry na Euro 2024. Robert Lewandowski ma już tylko 85 punktów overalla. To smuci. Z drugiej strony, jak spojrzymy na to, jak się rozwija Kuba Kamiński, to wiemy, że z tego zawodnika będzie naprawdę, naprawdę sporo pożytku. Patrzę po naszej kadrze. Został powołany Mateusz Wieteska, Kamil Piątkowski, Michał Karbownik i więcej chyba zmian w tej naszej ekipie brak. Ale niektórzy piłkarze mogli liczyć na powołanie, mimo iż wcześniej ich w tej kadrze nie widzieliśmy. Ostatecznie jeszcze jedna zmiana. W miejsce Kamila Piątkowskiego Bartek Sliszy. Moi drodzy, nie będę tutaj już nic na nowo wymyślał. A my poznaliśmy już FIFA-owe grupy na UEFA Euro 2024 w Niemczech i widzimy, że FIFA nadal preferuje ten elitarny skład. Tylko 16 drużyn, więc będzie to na pewno atrakcyjne. Grupa A, Hiszpania, Belgia, Dania, Słowenia, dalej Niemcy, czyli gospodarze, z Holandią, Czechami i Austrią. W grupie C, Francja, Szwajcaria, Włochy, Bułgaria. W grupie D, Polska i same wyspy, Anglia, Walia i Irlandia. Polacy na emigracji będą zadowoleni. I na dobry początek tego Euro zagramy z Walijczykami. To dobrze, że zagramy teraz mecz z reprezentacją Walii, a dopiero później z Anglikami. Musimy sobie jednak zapewnić już pewien komfort. 3 punkty w tym meczu są absolutnie obowiązkowe. I ten skład być może nieco eksperymentalny, ale mam nadzieję, że zda egzamin. Otwieramy ten turniej. Moi drodzy, rozpoczynamy. Szybka symulacja i remisujemy. 1-1, a szkoda, bo patrząc po statystykach, chyba przeważaliśmy. Byliśmy zdecydowanie częściej pod bramką Warda niż oni pod bramką Szczęsnego. Ostatecznie piłkę do bramki skierował Matty Cash, a Robert Lewandowski po 75 minutach został zmieniony przez Kownackiego. Z tego co widzę, to Anglia pewnie pokonała Irlandię w pierwszym meczu, dlatego po naszych zawodnikach nie spodziewam się niczego innego. Minimalnie zmienione ustawienie, bo chcemy zagrać tutaj bardziej ofensywnie. Uważam, że z Irlandczykami powinniśmy trochę odważniej ruszyć do przodu. Dlatego też Kamiński, Frankowski, Świderski, Lewandowski będą tą czwórką z przodu, która ma konstruować masę akcji, ale jednocześnie i Kamiński, i Frankowski mają wspierać też defensywę. Sporo doświadczenia ma w tym Frankowski, ale Kamiński w Wolfsburgu też był momentami ustawiany na pozycji takiego teoretycznie wahadłowego. Zaczynamy, moi drodzy. Irlandia, Polska. Jezus Maria, co myśmy tutaj zrobili? Co za katastrofa. Był mecz otwarcia. Był mecz o wszystko. I paradoksalnie ten trzeci to też będzie mecz o wszystko. Bo jeżeli jakimś cudem wygramy,
to nadal mamy szansę na awans. Nie wiem, gdzie w Niemczech mieści się Estadio de las Artes, ale wiem, że to właśnie tam biało-czerwoni, nasza reprezentacja, zagra o awans. O wielki awans z Anglikami. Nie mam pojęcia, jak oni mają zamiar tego dokonać. Może Frankowski i Biateska. Oni naprawią to, co nie działało w tej defensywie. Naprawili! Robert Lewandowski i Karol Świderski. Show złapał jakąś kontuzję. Wygrywamy z Anglikami 2-1. Co to oznacza dla nas? Czy my awansowaliśmy dalej, czy jak się potoczył ten pozostały mecz? Halo, proszę mi natychmiast pokazywać tabelę. Ale serwery fifowe chyba się przegrzały. Nie są w stanie nadążyć za tym, co się tu wydarzyło. Nie. Nie, nie, nie. Dlaczego ta Walia zremisowała z Irlandią? Walia zremisowała z Irlandią 2-2. Walijczycy awansowali z pierwszego miejsca, z drugiego Irlandia. Super mi wychodzą ostatnio te przebudowy, prawda? Bayern Monachium kapitalnie, Real Madryt kapitalnie. I teraz reprezentacja Polski. Panie, to się zepsuło na amen, tego się nie naprawi.